Dzień dobry Państwu, usłyszałem głos majora, dzwoniki. Majorze, jest to, nie pilkuj się, bo będzie zatrzymany, będziesz miał obrożę na nóżce. Nie męcz się daleć od domu i tak dalej. Z tego powodu, że masz zakaz oddalania się od domu, będziesz miał i tak dalej. Skończy się dla Ciebie takie hu 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 do przodu i tak dalej. Wiesz, i dla muńciki twoje się skończy się, bo dla dwóch założę dla was ombrożę. Jaką ombrożę? A taka jest specjalna ombrożę, że oddalenie się będzie nadzór nią warszawski policyjny, nie? Białostocki. I będą, jak będzie się oddalać, to będą wiedzieć gdzie, a to będzie na 3-4 miesiące będziesz miał nałożone. Jeżeli oddali się w tych miesiącach z domu tego, to przyjadą po ciebie sami policjanci. Skontrolują, nie ma. Bach! Sygnał puszczają. Jest tam. Bach! Zabierają ombrożę, wiozą do na Kopernika albo na Hetmansku i siedzisz tam sobie ładnie, pięknie. Tak samo i Monika będzie. Monika będzie zabierana też tu w Białymstoku. Ale za co? Będzie ci. Za to, że major zajechał do Moniki i spożywał alkohol. Spożywał alkohol, rano z Moniką piwo. Samaś powiedziałaś Moniku, że tak, rano spożywamy piwo. To teraz będziesz miała jak po dupce, ładnie będzie tobie i tak dalej. Na razie tyle. Wejdźcie. No ale czekaj, odpowiedz na pytania widzów, Krzysiek. Bo ludzie pytają, czy Monika będzie czy Monika będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Będzie Monika pociągnięta do odpowiedzialności karnej. A co z majorem? To samo. Major od razu leci, bo ma artykuł niespożywania artykułu alkoholowych. Major spożywa. To już wiadomo, co będzie. Od razu albo pierdol, albo ombroża będzie. A zaczerlany? Na razie zaczerwany nie będzie tutaj zaczerwany. Będzie kulturalny, uczciwy i tak dalej. Pytają, dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Niech one nie będą zdenerwowane, bo gówno przed bramką nawet leży, trzeba je sprzątać będzie. Ktoś rzucił gówno. Tak, i powiem, nie róbcie tego, nie znęcajcie się nade mną i tak dalej. A pytają, czy na miejsce majora przyjdzie Janek Rodo? Dziś Janek Rodo był, to samo ile Janka Rodo będzie, to samo. A Janek co, był pijany? Był pod wpływem alkoholu i tak dalej. Aha. A powiedz mi, czy odda te 700 zł? Kto? Kto? Janek. Jakie 700? Znaczy nie, major, czy odda 700 zł dla ciebie? Ja nie wiem. Janek, major... No, za naprawę samochodu. A. Bo hamulce. Bo hamulce. Będzie wszystko w sądzie i tak dalej. Aha. To jeszcze idzie, będzie sprawa sądowa i tak dalej. Aha, rozumiem. A co, gdzie mieszka Monika? Pytają. Monika mieszka w Krakowie. Adresu nie wiem, tylko Kraków. Aha, rozumiem. Jaki adres? Nie wiem. Sami śledźcie ją, gdzie mieszka i tak dalej. No. Bo ja nie mogę jeździć po Krakowach i mówię, nie chcę nikt zabrać i tak dalej. Ja bym prędko wyśledził, raz, dwa, bo ona, powiem tak, wywąchałbyś. Już mam mniej więcej wywąchane, gdzie ona, co robi, pracuje, jak kim pracuje i tak dalej. Szanowni Państwo, ale nie chcę tego robić, dlatego że ona, nie chcę tego robić, dlatego że wiadomo co jest. Czy major odda ci Audi za to, że mieszkał u ciebie tyle czasu? Odda Audi, że mieszkał tyle czasu u mnie. Odda, będzie moje Audi w przyszłości i tak dalej. Bo on napisze jakie rzeczy, żebym oddał, pozostawił i tak dalej. Aha, rozumiem. A czy oddasz 700 zł Monice? Jestem teraz okradziony, Moniko, sama wiesz, pobity, będzie sprawę w sądzie i tak dalej. I jak wrócą do mnie pieniądze w czwartek,
Zobaczymy, będziecie rozliczyć. Czyli w czwartek pieniążki będą. No, tak powiedziała policjantka, zadzwonić. Ale czy będą, czy nie, to nie wiem. Aha, a... Bo to rzecz, powiem Moniku teraz sprawy policjantki, policjanty, komendantki komisariatu trzeciego w Białymstoku u nas, na Wrocławskiej. Ona prowadzi wszystko. I teraz, jak będzie pieniądze, jak będą wszystko, zobaczymy. Bo sama wiesz, że połowę poszło pieniędzy twoich na remont Opla, musiałem części kupować i tak dalej. Stacyjki, nie stacyjki, zamki. A co, klucze zgubiłeś? Co? Klucze zgubiłeś? Tak. Gdzie? Pod komisariatem, trzecim. Znalazłeś czy nie? Nie, długo mam. Czy major ma wstęp jeszcze do pałacu? Słuchajcie, po rzeczy swoje ma jeszcze wstęp, rzeczy swoje ma zabrać, się wyprowadzić gdzie chce i tak dalej. Ale ja liczę, szanowni państwo, że on nie jest u Moniki, bo dlatego, że jak dzisiaj z gówna nalałem torebkę, wisiało na krzakach i na ziemi gówno jest ludzkie. Kto rzucił gówno? Nie wiem kto, nie wiem jaki samochód, tato mówił czarny jeździł. Może z tego może nastrał ten Janek i może później podjechali, rzucili wiesz. Bo z torebki jechało rozpuk, to rozpuszczalnik. To ja tak podejrzewam, że on nie jest u Moniki, tylko nie jest tu w Białymstoku w hotelu. Nasrał, o! Już chyba podjechał. Nasrał i nie wiadomo co. I przyjechał z innym obywatelem, wytrząsł, powiesił torebkę. I to, czyli to jest gówno męskie czy damskie? Znaczy chłopskie czy zwierzęce? Ja po ciemku jeszcze nie wiem, czy męskie czy damskie. Nie, czy dziecięce, ale... Trzeba tak jak ten, Salis Dr. Quinn. Wiesz jak robił Salis Dr. Quinn? Nie wiem. Wsadzał dwa palce i wiedział od razu, czy aha, świeży, czy nie. I dwa palce wsadzę i będą się śmieć. Nie, ja mówię, że tak robił. A jak ty zrobisz, to już twoja sprawa. To ja wiem. Aha, no dobra, a powiedz mi jedną rzecz. Tutaj ludzie pytają, co z Meksykiem? Przychodzi? Przychodzi Meksyk, na razie nagrywamy akurat filmy i tak dalej. Czyli jest zgoda z Meksykiem, tak? Na razie powiem, muszę mieć zgodę, dlatego że muszę mieć kogoś. On codziennie przychodzi. Czujesz się samotny po prostu? No czuję się samotny i tak dalej. Musi ktoś być koło mnie. Czyli jest tylko zgoda, bo przychodzi do ciebie, tak? Nie wypytuj mnie o takie rzeczy. Marcin, o takie rzeczy. Rozumiem. Bo nieładnie ciągnąć za języczka, a później puszczać weter. Wiesz? Wiem. No. A pytają ludzie, czy będzie impreza z powrotu majora? Jak to? Czy jak major wróci, to wpuścisz go do domu? Powiedziałem, już odpowiedziałem na to pytanie. A, no w sumie tak. No. A, czy będziesz organizował święta dla wszystkich, którzy cię odwiedzają na szkolnie 17? Zobaczę, jak pieniądze będę miał. To zorganizuję. Jak nie będę miał pieniędzy, nie zorganizuję. Bo Duchem Świętym nie zorganizuję. Aha. Zrozumiane? No. No. A na Wigilię w mieście jedziesz, czy nie? Co? Jedziesz na Wigilię to, co... Zobaczę jeszcze. Zobaczysz, tak? To mój interes, czy pojadę, czy nie. No ja wiem, ale ty nie bądź, no. Ty Krzysiek, nie bądź taki zdenerwowany, bo ty widzę, jesteś ciągle... Zdenerwowany dlatego, że powiedziałem już, że mnie pobito, okradziono, żeby ciebie pobić i okraść. Też byłby zdenerwowany. Ale sprawa w toku przecież. Prokuratura działa. Muszę jeździć, patrzeć i tak dalej. Zrozumiałe? No tak, no. To wszystko wydatki są. No. Ale do mnie nie musisz się tak odnosić. Ale wulgarnie. Przepraszam bardzo, to nie tylko do ciebie, ale ludzie też nie pytają. Prowadzi sprawa policja. Wiesz, wszystko prowadzi. A wtedy, jak zakończy się ta sprawa, to dam sprawozdanie. Ludzie, będzie ekspoze, tak? Będę ekspoze. Jak się zakończyła, czym się zakończyła i tak dalej. Ludzie mówią, że musi być tobie teraz ciężko, skoro nie ma majora. Powiem tak, kochani moi. No. Ciężko, ale z drugiej strony lekko. Dlatego, że troszeczkę odpocznę od tej
tak powiem. Do całego tego wąchania? Tak, od tego wąchania, tego smrodu. Nawet Meksykanin dziś przyszedł, powiedział, i wczoraj przyszedł, powiedział, inny dom, inne wszystko, że nie śmierdzi, rozpuszczony i tak dalej. Bo jak wyszedł major, to od razu taki, wiadomo, co było. Rozpuch poczuć. No wiadomo, co było. Pytają, czy jesteś głodny, bo mogą ci zamówić pizzę. Albo kebaba. To lepiej, żeby kebaba zamówili. Lepiej, żeby, tylko opłacony, żeby był. Proszę? Tylko, żeby był opłacony. Tak. Aha. A powiedz mi, teraz musisz sam w piecu rozpalać, tak jak tu piszą ludzie? O. Widzicie. Pokaż drugą stronę rąk. Czarne. No. Widzicie. Ludzie mówią, Krzysiek, żebyś nie pił za dużo tego mleka, żeby znowu nie było cukrzycy. No, mleka, niech się nie mieszają mleko. W sumie lepiej mleko niż rozpuch. Tak, lepiej mleczko pić niż, jak ty powiedziałeś, Marcin. Rozpuch. Rozpuszek. Mleko to jest zdrowe, pić i tak dalej, od mleka nic się nie stanie się, a od rozpuchu może człowiek umrzeć. Nie, no tak, no. A powiedz, tutaj też ludzie pytają, czy... Sylwester będzie jakiś organizowany, czy nie? Pod gwiazdami, czy w pałacu? Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Jeszcze jest kupa czasu. Jeszcze kupa czasu i tak dalej. No bo tu ludzie wyszli, tu piszą mi, że może jakieś zrzutkę zrobić, złożyć pieniążki jakieś, żeby zrobić Sylwester. Jak chcą, niech się składają. Ja nie bronię. Mhm. Ja nie bronię nikomu. Ni zaprzeczam i nie... Mhm. A ten, pytają się, czy dużo ci pieniędzy ukradli? Chyba nie dużo, co? Czy wszystko? Proszę? Czy wszystkie pieniądze tobie ukradli? Tak, wszystkie pieniądze zostali ukradzione. Mhm. Nie, zero mam. Mhm. To Meksyk coś przychodzi, pomaga coś trochę, czy nie? Czym? No, coś kupi, jakieś mleko? Tak, kupuję mleko, napoje przynosi. Tak. Aha. Dzisiaj coś kupił? Dziś kupił napoje trzy. Aha. Jutro przyjdzie znowu z napojami przyjdzie. Ludzie, Krzysiek, tutaj piszą, że ci współczują, że jesteś sam i musisz zapierdalać. To no. W piecu rozpalać, wszystko robić. No widzicie, kochani, muszę sam wszystko robić i tak dalej. A pytają, co to będzie, jak się major naprawdę wyprowadzi i... Będzie mnie szczęśliwy i tak dalej. Ale sam sobie poradzisz? Sam sobie poradzę. Aha. Aha, mówił, żebyś się nie poddawał, że trzymają za ciebie kciuki. Kochani moi, to zależy od organizmu, od człowieka każdego. Nie wiem, czy się nie poddam, nie wiem, czy co zrobię z sobą, nie wiem, bo już mnie głowa z jednej strony boli, z drugiej strony boli głowa. Czujesz się po prostu już wyczerpany psychicznie? Tak. Ja widzę po tobie, po twoich oczach nawet, że masz takie mętne oczy. Tak. Tak, że... Szkoda tego wszystkiego. Nie wiem, czy dożyję swoich lat tych 60. Nie wiem, czy już się spotkamy z wami. Nie wiem, może... A ile ty masz lat teraz? 56? 6. Jak pamiętam, to jeszcze 4 lata, to okrągła 60, to trzeba dobrą imprezę zrobić. Powiem tak, niekoniecznie imprezę, ale pomagać mi przyjść i tak dalej. Pamiętasz, co ja kiedyś powiedziałem, Krzysiek? Pamiętam. Co ja powiedziałem, powiedz. Pamiętam twoje słowa. Powiedz, co ja powiedziałem. Jak ciebie nie było, to i napadli wszystko. A żebym ja był? To by nie napadli. Czyli to, co mówię. To byłoby. Męczennika napadają. Tak. Lub byłoby. Okej, fajnie by było, ja byłby cały, niepobity, sprzęt byłby w domu, i tak dalej, pieniądze miałby. Opla dokończyłby remontować i tak dalej, a teraz nie mam. Samochodu nie uszkodzili tobie, jak się włamali? Nie, bo ja jeździłem na komisariat. Oplem. I tam był patrol i jeździliśmy patrolem. A major kluczyki zabrał od Audi? Od Audi zabrał, do Municzki. Zabrał i powiedział, że Opla zabierze. Nie Opla, tylko Audi. Niech major... A jak on zabierze? Jak on prowadzi? Jak ja nie jadę Oplem, to on nie zabierze. Powiem, że kluczyki zgubiłem. Bo zgubiłem. Znowu zgubiłeś? A.
Oko Krzysiek puścił. Widzę, że humor wraca, co? Trochę. Weselej trochę ktoś odwiedzi, nie? Słuchaj, no tak bardzo, jak ktoś, powiem szczerze, jak to odwiedzi, troszeczkę lżej mnie na duszy, na ciele i tak dalej. Bo jest z kim porozmawiać, jest z kim wszystko. A w cztery ściany zagnać każdego człowieka, to wiadomo, co jest. Jak? Co zrobić? W cztery ściany zagnać człowieka, to wiadomo, co jest. Jak w więzieniu człowiek. Jeszcze gorzej. W więzieniu to jest, siedzą po dwóch, po trzech w celi i człowiek do człowieka rozmawia. A ja do czterech ścian rozmawiam. I koniec. O, przyjechali te ludzie. Niemiecki, Pato, Paweł przyjechał. To było lżej troszeczkę, bo rozmawiałem i tak dalej, i tak dalej. A teraz pojechali. Zaraz ty pojedziesz. Wiesz dlaczego? Ja będę sam. Wiesz dlaczego ty się tak trzymasz jeszcze? Mi się wydaje. Dlaczego? Że matka. Boska. Nie, twoja matka z góry opiekę nad tobą. A. I matka boska. I matka boska też. Bo matka, co na górze jest, to czuwa. Ja wiem. Ja wiem. Ja mówię w niebie, nie na strychu. W niebie. Wiem. W niebie. I Matka Boska w niebie. No też, no to każdego dusza idzie albo do piekła, albo do nieba. A czy ty uważasz, że ty pójdziesz do nieba, czy do piekła? Nie zasłużę, tam pójdę. Ale teraz, tak jakbyś myślał. Do nieba? Jeszcze żywy na razie jest. Jeszcze żywy, no. To nie wiem, gdzie pójdę. Nie wiem, to będzie Bóg, Pan Jezus, Matka Boska. Kierowałeś mną, gdzie ja pójdę. Ciekawe, czy święty Piotr otworzy bramę. Nie wiem. Liczy, że otworzy. Jak kluczy, nie zgubi. Nie, Piotr święty nie gubi kluczy. To ja gubię. Święty Krzysztof. A ty wiesz, że święty Krzysztof to jest patron kierowców? Wiem. I nie tylko patron. A jeszcze czegoś innego. Czego? A nie wiesz? Nie wiem, ja wiem tylko, że... Naprawdę nie wiesz? Ja wiem tylko, że święty Krzysztof jest od kierowców. Jeszcze od czegoś. No to odpowiedz. Święty Krzysztof przenosił ludzi przez wodę. Przez wodę? Tak. Weź obratek świętego Krzysztofa. A mostami nie chodzili? Nie. To po co przenosił, jak mosty były? Mostów nie było kiedyś. Przez wodę szli. I Krzysztof święty, wiesz, stanął przed rzeczką, popatrzył. Będę przenosić ludzi przez wodę. A to nie święta Agata była? Nie, święty Krzysztof. Weź obrazek, będziesz widzieć. No. I poszedł po wodzie, święty Krzysztof wziął najcięższego człowieka, niesie, przeniósł u niej średniego i na ostatnio małego. A myślisz, że najcięższy... No. Ale daj mi kończyć. No mów. Nie przerywaj, Marcin. I później jeszcze przyniósł wszystkich ludzi na drugi brzeg. I co zostało? Ukazał się kto? Panie Jezus, w postaci maleńkiego dziedziusika. Płacze. No ale Pan Jezus, ale Pan Jezus rodził się w zimę. W Betlejem. Ale... To na wodzie był lód. A Pan Jezus robił, że woda. Jest jakiś inny? Z lodu zrobił wodę. No. No silny, no ale Krzysiek. Jak zima jest, to lód. A dla Pana Jezusa nie ma czy wiosny, czy lato, czy zimę, nie ma... mocy. Może rączkę swoją wyciągnąć, może być woda. Czyli tak tylko wskazuje i... Tak. I powiem... No dobra, dobra. No to ty tak mówisz. Ja się teraz zastanawiam, jak i to na przykład... Tak. Mówisz, że... daj mi kończyć. To tylko ja dokończę, że mówisz, że wziął najcięższego człowieka. A później już... Ale teraz jak ty myślisz? Święty Krzysztof, prezydenta, kandydata by targnął do góry? Ale co, ludzi? No czy ciebie by podniósł, przeniósł teraz by? Święty Krzysztof? No. Ten prawdziwy? No. On się miał taką, że wszystkich mógłby przeniósł. Czyli taki smolny był. I by wiesz, powiem tobie, Marcin, że przeniósł ostatniego, najmniejszego i ukazał się, kto? Pan Jezus. Malutki. Malutki. W postaci dziecka. Zaczął płakać. Ten Krzysztof powiedział, a jeszcze tego maleńkiego chłopczyka przyniosłem. Wziął, na ramię posadził, niesie mu i tak, pyta się, chłopczyku, czemu ty taki ciężki? Wiele ludzi przynosiłem, nie było letko.
A ty taki ciężki. A Pan Jezus odpowiada: Święty Krzysztofie, ty dźwigasz mnie, a ja dźwigam cały świat. To cały świat jest cięższy. Tak? I czyli święty Krzysztof wziął dzieciaczka z całym światem. Z całym światem wziął. To cały świat Krzysztof udźwignął. Tak? I co? Przeniósł, posadził na trawie tego człowieczka maleńkiego. I co? Woła. Kto woła? Pan Jezus. Pan Jezus. Święty Krzysztofie. Święty Krzysztofie. A Krzysztof odpowiada: a gdzie ty, dzieciątku, jesteś? Tutaj. I pomalutku ginie Pan Jezus. Ginie, nie ma. Panie, święty Krzysztof szuka tego człowieka maleńkiego. Nie ma. Coraz to ginie. Tylko słyszy głos. Głos Pana Jezusa słyszy. I co? Klęczy na trawie i mówi te słowa: Pan mój i Bóg mój, niech będzie pochwalony przy Najświętszy Chrám prawie ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A ty to widziałeś? Czy tylko słyszałeś zapowieści? Ja nie widziałem, bo jeszcze nie byłem na świecie, ale słyszałem zapowieści. Słyszałeś zapowieści, tak? Tak. O kurczę. A ludzie też pytają, czy po tej opowieści, tak jak mówisz, to czy major będzie miał wstęp do niebios? To zależy od Boga, nie ode mnie. To zależy od Boga. Ale, ja. Ale jak ty myślisz? Za te grzechy, za te obelgi, za te kłamstwa. Ja liczę, żeby... Za to obraza. Poszedł do czyścia. A. Żeby się wyczyścił. No ale, ale jak on... A to zależy od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Czyli Pan Jezus dzieli albo czyściec, albo piekło, albo niebo. Tak. Tak. Czyli to się nazywa ten sąd ostateczny. Jak? Sąd ostateczny. Tak. No ale jak major na przykład pójdzie do czyśćca i w czyśćcu będzie wąchał? To wróci do piekła. Z czyśćca. To wróci do piekła. I będzie smole. A ja wam powiem, kochani moi, już jego czeka piekło, dlatego on podpisał cyrograf dla swego króla. A wiecie, dla jego króla? Z różkami. I... Dla diabła. Co? Dla diabła. Tak. Podpisał i co? Będzie tam, w beczułce. Będzie smalić się, będzie wszystko robić. On cię dzisiaj obrażał. Wiem, ja już mam dość tego. Niech obraża, niech wszystko robi. Czyli jesteś po prostu, Krzysiek, nadal męczennikiem. Tak, jestem nadal męczennikiem. Czyli ty, można powiedzieć szczerze, że ty, tak jak Jezus, Pan Jezus, cały tak. świat dźwigasz. No, tak. Może nie świat. Całą Polskę. Tak. Całą Polskę dźwigasz. Tak. A pomocy od ludzi zero, tylko ty wszystkim pomagasz. Tak, tylko gówno rzucają na podwórek, biją, zabić chcą, tak jak Pana Jezusa ukrzyżować. To nawet... Bo są ludzie i łotry. Tak to, nawet, Pan... to nawet nie wstyd dla chłopa zapłakać. Proszę? Mówię, nawet nie wstyd dla chłopa zapłakać z takiej męki. Tak, tak. Jak mnie bili, bo już tyle, co ty się... mnie niedawno. Ja tak jak Pan Jezus, tylko szkoda, że nie nałożyli na mnie, nie dali... Łapcie, ale łapcie mam, kapcie. Choć stare, ale mam. Że będziecie nałożyli cienioną koronę z łogu, tak jak dla Pana Jezusa. Szaty takie same dali. Czy ty czujesz się, Krzysiek, męczennikiem? Tak. Tak. Nawet widzę w twoich oczach... Czuję się. Nawet widzę w twoich oczach łzy. Czuję się. To bardzo czuję się. Pokaż oczy, Krzysiek. Widać łzy. Żeby się zaraz chociaż nie uroniły te łzy. Nie płacz. Czuję się. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz. Męczennikiem od A do Z. Nie płacz, bo jeszcze... Jak tu nie płakać, kochani moi? Jak tu nie płakać? Pan Jezus też wylewał łzy. Pan Jezus też modlił się za was. Pan Jezus też szedł na górę Kalwarii. Obrzucili kamieniami Pana Jezusa. Rzucali kamieniami. I we mnie będą rzucać. Ja się nie boję kamieni. Ale już o gówna rzucają. Tak, to i kamienie już robią. Zaraz będą kamienie lecieć. Albo cegły.
okna będą wybijać znowu. Niech wybijają. Trudno się mówi. Nie płacz, Krzysiek. Trudno się mówi. Jestem męczennikiem? Nie płacz. Nie płacz, chłopie. A policji nie ma, bo policja łoży na to, wiadomo? Lachę. Już nie będę mówić. Nie płacz, Krzysiek. Nie ma co płakać. Trzeba być, Krzysiek, silnym. Nie, to bądź silny. Trzech na jednego. A tak jak na Pana Jezusa. Tylko na Niego więcej napadło. Tak. To dla Ciebie próba. Jak Ty powiedziałeś, Marcin, dla mnie jeszcze może próba. Może dla mnie jeszcze próba. Ale jedno chcesz dożyć, 60. Nie wiem, czy dożyję. Nie wiem. Jak organizm nie wytrzyma, to umrę. A jak się czujesz sam w sobie? Średnio. 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 Powiem średnio, średnio, średnio. Jeszcze raz średnio. Że? Ludzie mówią, że będą cię wspierać, żebyś nie płakał. Że paczki będą przysyłać. Ja wiem, te ludzie to wiadomo jakie. Ja wiem jakie ludzie. Każdy pójdzie przez sąd ostateczny. Ja wiem jak to będzie. A mi się wydaje, Krzysiek, że ty będziesz chyba pomagał w niebie tam osądzać. Co? Ty chyba będziesz pomagał tam w niebie osądzać. Bo jak ty jesteś takim męczennikiem, to chyba Bóg da ci łaskę. Nie wiem. Nie wiem, czy ja zasłużył na łaskę. Czy na co zasłużył. A nie zasłużył? Zasłużył. Nie wiem. Nie wiem. Marcinie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja myślę, że Bóg zobaczy te twoje płacze, to wszystko. Nie wiem. I pomoże dla ciebie. Nie wiem, czy pomoże, czy nie. Wiesz, ale wiesz. Badałeś dzisiaj cukier? Cukier jest wiele do badania. Słucham? Cukier jest wiele do badania na półcach. Zodiaków, nie zodiaków. Po co mnie badać? Na co? Do czego? Powiedz, do czego, Marcinie? Odpowiedz sam. No w sumie. Po co? Widzę łzę na policzku, Krzysiek. Na twoim policzku jest urojona łza. Nie płacz. Po co mnie badać, powiedz? Po co, do czego? Na twoim lewym policzku lecą łzy strumieniami. Bo tu dostawałem pięścią. Od łotr. Łotry napadli. Od łotrów dostawałem pięścią. Co jeszcze ci zrobili? Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Ja myślę tak jak Jan Paweł napisze do sądu. A żeby pójść... Wytrzyj łzy, Krzysiek, wytrzyj łzy. A żeby pójść do sądu i łotrami porozmawiać. Dlaczego to nie zrobili? Tak prosto w twarz. Tak pan, jak Ojciec Święty, Jan Paweł II. Tak. Jego też postrzelili przecież. Tak. I on, tak. I on tym łotrom przebaczył. Ty też ja nie wiem, czy przebaczy, czy nie. Nie wiem, będę się zastanawiać. Jakby zapłacili, to byś przebaczył. Nie. Jakieś odszkodowanie. Też by nie przebaczył. Nawet za 100 zł? Nawet za 100 zł. A za 200? Też nie. Bo a za 1000? Też nie. A za 5? Nie. 15? Żadne pieniądze. Żadne pieniądze to w grę nie wchodzi. O Jezu kochany. Tak. Nie wchodzi to w grę pieniądze. A może teraz te łotry to oglądają? Może powiedz tym łotrom coś? Bo nie wiadomo, kto tam to ogląda. A co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Żeby się zgłosili. Przyjdźcie, bijcie mnie jeszcze raz. Co mam powiedzieć? Może przyjdźcie, ich przeproszą. Bijcie, nie wiem. Może niech przyjdą, przeproszą. Nie chcę przeprosin i tak dalej. Nie chcę. Żadnych przeprosin nie chcę. Z tego powodu, że dość, bijcie mnie, dość mnie wszystkiego. A czy te łotry to katolicy? Zapytajcie ich. Ja nie wiem. Ja w sercu nie siedzę.
O Jezu, Jezu, Jezu. Tak. Nie płacz, Krzysiek, bo tu miejsca brak na te twoje łzy. Jakże nie płakać, Marcin? No ja wiem. Ja i tak jestem pełen podziwu, że ty tak że się... Że jeszcze żyję. Że tak twardo się trzymasz. Że jeszcze żyję. Że dobrze się trzymasz jeszcze. Ale widzę, że w środku jest taki malutki, mały Krzysiu. W środku, na zewnątrz widać, że jest taki potężny warmianin. A w środku jest taki mały Krzysiu. Tak mi się wydaje. Taki mały Krzysiu, który biegał po warmi sobie. Tak? Tak. I kijkiem kasztany zbijał. Orzeszki. To prawda? Tak. I orzeszki zbijałem. No. Pamiętasz siebie takiego małego? Pamiętam. Jak taki Krzysiu misio sobie biegał? Pamiętam, jak chodziłem, jak orzeszki zbijałem, laskowe. A kasztany? Kasztany zbijałem. No. Jabłka jadłem. Uczyłem się pod wiosną, bo ma teraz w sadzie. Czyli w tobie taki jest nadal mały Krzysio. Tak. Na zewnątrz taki potężny, akuratny warmianin, a w środku taki mały Krzysio. Tak. Taki mały Krzysio, który chciałby wrócić do tego, do tych czasów. O, chciałbym wrócić. Bardzo chciałbym wrócić. Tam by moje życie byłoby. W sianie się przespać. Proszę? W sianie się przespać. O, na chlebie, nad krowami, nad trzodą chlewną, nad wszystkim. Nad krowami, ale nad świniakami to chyba nie. Deskiano było. A jakbyś wpadł tam do nich, się deska by złamała? A nie, deski mocne były. Tębowe. Nie powiem, dużo siana leżało tam. Ten dom jeszcze stoi na warmi? Co? Ten dom jeszcze stoi na warmi? Nie. Ale możemy pojechać kiedy, wybrać cię, pokażę cię. A ty znasz drogę? Znam. Znam. A jest GPS. Doprowadzi. Kętrzyn i z Kętrzyna na Wielkowej gdzieś. I tam jest 3 kilometry. A dlaczego ty w ogóle się tutaj przeprowadziłeś? Rodzice przywieźli. Rodzice. To nagle rodzice zapragnęli mieszkać na Podlasiu? Nie, to było tak. Mama zachorowała po kobiecemu. Po kobiecemu? Tu w Białymstoku przeszła operację. I tutaj wyście zostali? Nie. I tam mama wróciła po operacji. A tu lekarz powiedział do męża, do tatusia świętej pamięci Bronisława. Wybieraj żonę albo gospodarstwo, bo nie może ciężko pracować. I tato świętej pamięci wybrał co? Żonę. Żonę mamuśkę kochaną. A później? Tęsknisz, Krzysiek, cały czas? Za czym? Za matką. Co? Za mamą. A ty by nie tęsknił. Ty by nie tęsknił. A ile mama już lat nie żyje? W 2012 roku zmarł. Ty? To jeszcze nie tak dawno. No. Zaraz będzie 8 lat. No. Co najbardziej lubiłeś w mamie? Wszystko lubiłem. Pączki twoja mama robiła? O, pączuś, jakie duże robiła. Rączkami mieszała. Twoimi. Jakie duże pączki wychodziły. Z marmoladą. Sama robiła? Sama. Z dżemem. Różnymi owocami, z jabłkiem. Bo może z jabłkiem zrobić pączka. Ze śliwkami różnymi tam na warmi. Z orzechami nawet robiła. Z orzechami pączka? Tak. Pierwsze słyszę. A, jaki smaczny. Na maszynce mieli się orzeszki laskowe. Tylko same ziarenka. Wiesz, wyjmuje się z orzeszka. Na maszynkę miele się, na drobną, sitko. I orzeszki kładasz do pączku, do ciasta. A w zęby nie zachodziły? Co? W zęby orzechy nie zachodziły? Nie. Nie. Ja jadłem wiele pączków z orzechami nawet. Później. Ale ty jaki? Nie miałeś problemu? Bo ja, na przykład jak jem pączka z orzechami, to u mnie w zęby zachodzi. A u mnie nie. Ja miałem takie zęby. Ale ty może dlatego, że masz mniej zębów. Ja
Ja mam więcej, to zachodzi. Ale teraz już mamy nie ma, ale jak było, to miałem te zęby. Też miałem zęby. Wszystkie. Wszystkie miałem. Mhm. To zaczęły wypadać, jak ja zacząłem spożywać słodycze. Zacząłeś spożywać, a do dentysty? A może byś sobie wstawił zęby teraz? A ty wiesz o tym, że można protezę zrobić sobie na fundusz za darmo? Nie wiem, nie wiem. No to ja ci mówię. Ale to trzeba być ubezpieczonemu. A co, ty nie jesteś ubezpieczony? Nie. Ja nie chcę być ubezpieczony. No ale to jak? Przecież ty byłeś w szpitalu, leczyli ciebie. To na ten czas, co w szpitalu byłem, to ubezpieczyli mnie. A później po szpitalu nie poszłem przedłużyć i koniec. Tak? No bo to trzeba iść do powiatowego urzędu pracy, przedłużać, tam pisać, pismo i tak dalej. Popij mleka, Krzysiek. Co? Popij mleka. Nie słyszę. Mówię, popij mleka, bo widzę, że ci w ustach zaschło. Ludzie pytają, czy dużo mleka dziennie pijesz. Mówią, że mleko dobre na kości, bo wapń ma. Zgadza się, bo mój tato świętej pamięci mówił. Pij mleko. Będziesz wielki. A będziesz wielki. No i miał rację. No. Taki chłop, że aż mi się w telefonie nie mieści. Bo mleko krzepie kości. Mleko dodaje, spożywanie mleka jest bardzo dobre. Spożywcze dodaje... Ale taki od krowy, napiłbyś się takiego od krowy, co? Oj, żeby tu krówka stała. Jeszcze łaciatka. Gdzie? Ruchy. Tu. Tu, w domu? Tu. O tu, na miejscu majora. Tak. Lepiej łaciatkę. A może, a jak chcesz, to może my zrobimy zrzutkę. Z internautami na krowę. A czym tu karmić? No jak to czym? Jest to... Osypkę. Ale czekaj. Tutaj zaraz kargul zadzwoni, że śmierdzi i tak dalej. Ale przecież ty masz tutaj chlewy, nie chlewy. Mam, ale krowę, no mało chlewy. Tutaj ludzie piszą... Na krowy trzeba większe chlewy. Bo krowa jest jak. Ale taką malutką krówkę. Byście sobie... Kieraczka? No, jałóweczkę? No. A jałóweczkę jeszcze... Jałóweczkę. A mleczka nie da. No to trochę podchodujesz. A jak ono będzie rosnąć, to trzeba do chlebka. A chlebek u mnie za małe. To tylko na trzodę chlebne. Czyli co? Prosiaka jakiegoś, tak? Tu byli prosiacy. Ty, a może inaczej? Może najnormalniej w świecie kupić parę kurek? Wiesz co? Zaczną tutaj różnie... Ale czemu? No to jakbyś dwie kurki kupił i to byś miał jajka sobie. Przepraszam bardzo. Powiem tak. Kargul by zadzwonił. Już ktoś napisał list. Ale skąd by Kargul wiedział, że, już ktoś... że są kury? Toż on ma taki płot wysoki, że nie ale wie. Ale przepraszam bardzo. Kura pieje... Kogut pieje. Ale kura gdacze. Zagdacze. I kura pieje. To może kozę? Kozę? To ten by raz bank zadzwonił. Powiedziałby śmierdzi. Od kozy nie śmierdzi. A od kozy ja mleko nie lubię. Kozie mleko? Tak. Toż podobno najzdrowsze. A nie lubię. Nie lubię. Krowie, tak. Ty, no to może inaczej, to może chomika. Co? Chomika. Chomik kosztuje w Carrefourze 7 zł. A po co mnie chomik ten? Co on mnie da? No. Co on mnie da? No będzie spędzał z tobą czas. No. I co? Tym szklanym będzie ty chodzić. Ty, no Krzysiek, no to ludzie piszą, że może... Może tego. Tylko tak, mam... To dla ciebie chyba najlepszy tutaj pies. Ja mam pretensje trochę do swoich rodziców, że tu przyjechali. No ale co, tutaj tobie tak naprawdę źle? Bardzo źle. Ja tam na Warmii nigdy nie dostałem w łupę. Nigdy. Na Warmii? Tak, nigdy. A tutaj? Nigdy. O, albo piszą na przykład strusia. Co? Strusia, strusiajka znosi takie duże. Nie chcę strusia, też ten by zaraz zadzwonił. Nie chcę. W sumie już jednego miałeś. Tak. To po co mnie jeszcze innego strusia? Po co? O Jezu, to już ludzie piszą, ale nie wiadomo co.
Co? Kota może. A kot też nic nie da. Tobie trzeba tak, żeby... Niech oni trzymają. Kota, kotkę sobie. Czyli tobie najlepszy byłby pies. Nero, żeby powrócił. Tak. Tęskno za Nero. Ale już nie powróci. A dlaczego nie powróci? Z tego powodu, że ja już jestem coraz słabszy i tak dalej. Słabszy? Tak. Już mi sił opadają. Krzysiek, może ty coś chcesz poprosić o coś internautów? Żeby jakoś pomogli może, czy... Nie chcę nic. Nic nie chcę. Nic nie chcę. O nic nie chcesz poprosić internautów? Nic. Zero. Zero. Żeby mi przesyłali pieniążku, żeby mi przesyłali paczek. Nic. Zero. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Pieniędzy też nie chcesz? Co? Nie, ja już powiedziałem. Już powiedziałem. Zero. Nie chcę. To jak ci pomóc? Jak ci można pomóc, Krzysiek, powiedz? Jak można pomóc? Nie wiem. Mordę dać. No po co? Po co, żeby odeszedł z tego świata? Czym prędzej? Żeby mnie nie było na tym świecie. Ale wiesz, Krzysiek, o tym, że to nie ty decydujesz, kiedy kto odejdzie. Tylko, wiem, tylko ten, wiem, co, tylko ten, co na górze. Ale jak będą lali po mordzie, nie, czym lepiej, to prędzej odejdzie. Do góry. I co, uważasz, że tam będzie lepiej? Będzie lepiej, na pewno. Ciało będzie leżało wiadomo gdzie. No tak, ale... No to co? A dusza do nieba pójdzie. No dobra, ja rozumiem, ale to co? A tam co będziesz w tym niebie robił? Co tam będziesz w tym niebie robił? Co Pan Bóg powie? Lublina nie zabierzesz do nieba. To co Pan Jezus powie. A co z Lublinem? Dla was będzie. Będzie... Tu będzie... Albo wystawicie ten... Jak się... Historyczny muzeum. Albo... Do muzeum? Nie, co? Do muzeum? Tutaj będzie stać i tu będzie. I Opel będzie stać. No ale ktoś to przejmie pewnie po pośmierci. Nie wiem kto przejmie, nie wiem. Ja będę leżeć na domu, gdzie odpoczywać sobie na wiek wieku Pan. Na Boboli. Może i nie na Boboli. Przepraszam, ale muszę iść do tego. Do toalety? No to tak. Dobra, to czekamy. Ciężkiemu? Ciężkiemu. Bo ty dużo mleka pijesz, to dlatego. No. Dasz radę sam? Dam radę, dam. Czy pomóc? Dam radę. Jeszcze siły mam trochę. No, siema wszystkim. Co tam słychać? Ktoś już płakał, Krzysiu. Do której live? Do której baterii starczy? Struś? Jaki struś? Dawno mnie nie było? No, praca. Zombie. Dzisiaj nie jebie. Krzysztof, żyjesz?
Co chcesz? Siadaj. Zaraz. Bo ludzie chcą jeszcze posłuchać zaraz wypowiedzi twoich. Słucham. Siadaj na fotel. No, słucham. Słucham. Ludzie mówią, że... że się martwią o twój cukier. Ale chyba cukier w porządku. Ale co cię martwi? O cukier się martwią. To niech pójdę do sklepu. Jak brakuje im cukru, to niech pójdę. Niech kupią. O, następne mleko? Kefir. Kefir też lubisz? Też lubię. Może jabłuszko zjedz? Trzeba gotować. Jabłko gotować? Tak. A po co jabłko gotować? Bo nie mam zębów. Toż masz z przodu zęby. A nie. No masz. No mam. A to, ale ty mi się jabłka gryzie przed nimi przecież. A może taką tarkę kupić? Trzeba obebrać. Wiesz, i tak dalej. Wiesz? No. Nie będzie wtedy jeść. A jak ugotujesz, to jest miękkie, fajne. To jest można zjeść. W szpitalu gotowane. Też ci w szpitalu dawali gotowane jabłka? Tak. Krzysiek, musisz się po to zgłosić, po tą protezę na fundusz, bo na fundusz dają normalnie protezę. Pierwszy trzeba pojechać się ubezpieczyć, a ja nie chcę cię ubezpieczyć i koniec. Nie chcę. A dlaczego nie? Ale tego. Ale tego. Ludzie pytają, czy nie zechciałbyś sprzedać Astry. A czy one by, ludzie nie chcieliby swojego domu dla mnie sprzedać? Ja pytam was. No ale Astra to nie dom. To samochód. Major też sprzedawał, kupował inne. Ja nie będę sprzedawać swoich. Ja nie będę sprzedawać. O Jezu, ciężko. 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 Jak bardzo... jak... teraz ja już tak padł na nic, jak nie wiem, kochani. Bo wy to robicie. Wy namawiacie, bijecie mnie, krzyżujecie, tak jak Pan Jezus, krzyżujcie. Proszę bardzo, możecie krzyżować. Powiedz, Krzysiek, coś o roli w filmie Ciacho. Co? Powiedz coś o roli w filmie Ciacho. A co mam powiedzieć? Niech każdy posmakuje. I koniec. Czyli ty, można powiedzieć, że też trochę jesteś aktorem. Powiem tak. Bo taką rolę to też nie jest łatwo zagrać. Niech każdy spróbuje, to będzie wiedzieć. A tylko powiedz, kto ci tą rolę zaproponował. Jak to było z tą rolą? Tylko powiedz. Adam Cze. Brodo. Aha. Jasne. O Jezu. Mówią, że ty, Krzysiek, jesteś niezłe ciacho. Przyjechał do mnie, porozmawiali. Ja wyraziłem zgodę na to. No i... zaczęła się tak rola. Ciacho. A węgiel od stonogi dostałeś? Dostałem 2/3 malutki. Ile? 2/3 malutki. Nie rozumiem. 2/3? 2/3 malutki. Aha. Rozumiesz? No, jest taki węgiel duży, że ojuu, że do pieca się nie zmieści. Musiałem młotem napierdalać duszę. To może to jako groszek ci wysłał? To proszę poprosić. Apel ty złóż. Złóż. Bo ja nie będę składać. Ja nie będę durniem. Wariatem. On się śmiał się tylko, wiesz? Że węgiel da. Wiesz? Wiesz to? Śmiać się z człowieka? No wiem, no. No! Krzysiek, ja widzę, że jesteś znowu poddenerwowany. Naprawdę, mi po prostu szkoda ciebie i tego, co ty ciągasz na tych barkach swoich. Wszystkie męki Polski ciągasz na tych barkach. Ty powinieneś być za to wynagrodzony. Bo ludzie nie durni wynagradzać. Ludzie umieją człowieka zabijać, mordować, męczyć. Katować. Łotry. Sam powiedziałeś.
Ale ty czujesz tak, Krzysiek, sam w sobie, że tak jakby to powiedzieć, czujesz, że ten cały świat tak spoczywa na tobie? Czuję, ja wziąłem cały świat, tak jak pani jest, na barki swoje i dźwigam. Wiesz o tym? A jak będę jeszcze prezydentem, to tym bardziej będę dźwigać. Wiesz o tym? Ale to wtedy będziesz dał radę się w ogóle poruszać? Ile sił będę miał, będę się poruszać. Bo jak dojdzie jeszcze prezydentura, to... Wiesz, ile sił, tyle będę się poruszać. Wiesz o tym? Wiesz o tym? Ile Bóg naznaczy mnie, tyle będę się poruszać. Wiesz o tym? Wiem. Smutne to i przykre. Niewesoło. Widzę, Krzysiek, że to już... Koniec mojego życia będzie. Ale jeszcze nie teraz. Nie dożyję do 60 lat? Dożyjesz, bo jeszcze prezydentura nie, przecież. Człowieku, nie dożyję 60 lat z tego powodu, że ci powiem otwarcie, że takie życie... To chujnie życie. To dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. Ja nie powiedziałem. To lepiej w grobie leżeć, niż męczyć. Zgadza się? Zgadza się? Chyba tak, no nie wiem. A już samochody jeżdżą, że ty jesteś. Tak? Samochody jeżdżą już. Czy się przejechało? To niech jeżdżą, no. Ludzie mówią, żebyś zadzwonił do Moniki. I z nią porozmawiał. No i co? Się zapytał, kiedy przyjedzie major. Żeby mnie nerwy szarpać. To ale... ciebie do Moniki słuchaj. Ale Krzysiek, ty jesteś przecież facet potężny. W środku siedzi ten taki mały Krzysztof. Powinieneś zadzwonić, wyjaśnić sprawę. To ja mam wyjaśnić? Ja mam klęczyć? Nie. Ty masz po prostu sprawę postawić jasno. Czego? Sprawę postawić jasno. Albo w lewo, albo w prawo. Wiesz, co chodzi. Zaraz okulary na morze. Monitoringu nie ma, to teraz nie widać nic. No. Fajne okulary, gdzie kupiłeś? Po mamusi. I te same szkła? Te same szkła. Ta sama wada wzroku? Chyba. Oddychaj, Krzysiek. Spokojnie. Nie odbiera? Może śpią w łóżku już. Jebił się. Nie wiesz? Jeszcze raz spróbuj. Może żądło już tam szykuje. Ona się żądło. Co robi? Się. Jak mleczko. O. To może do majora? Do majora nie mam telefonu. Nie masz telefonu do majora? A ty masz? Nie mam też, bo on nowy ma.
O cholera, Krzysiek. Piszą, że w ciąży jest. Co? Piszą, że w ciąży jest. Ale kto? No ta, do której dzwonisz. O kurczę, major będzie miał syna. Bo już oni wiedzą, gdzie ona mieszka. Szturną. No i teraz major leży na łopatkach. Czemu na łopatkach? Będzie ciągnęła. Wiesz na co? Jak nie weźmie, to będzie ciągnęła na elementy. Wiesz o tym? I major wydoi. Ale major dostanie 500 plus. Co? 500 plus dostanie major. Ona tak dostanie 500 plus jak księdzem. Czyż się należy? Jest to. Krzysiek, to wiesz na co to wychodzi? To jak ona jest w ciąży z majorem, to ty wiesz kim zostaniesz? Ja nie. Ojcem chrzestnym zostaniesz. Nie, ja nie będę. A czemu? A czemu? A kto będzie? Jak on tylko ciebie ma, a to się bierze najbliższych. Ja nie będę, niech bierze kogo chce. A czemu? Czemu? No to, ty nie chciałbyś być ojcem chrzestnym? Nie, nie, nie. Nie chcę. O, samochód podjechał i stoi. Widzisz? Mhm. Może to pizza. O, taksówka. Taksówka? No. Bościć. Ja wyjdę. No. Czyli Krzysiu zostanie ojcem chrzestnym. Nie! Nie! Nie mów! Ale jaja. Krzysiu ojcem chrzestnym zostanie. Dobra. Dobra podgryweczka. Nie, nie śmierdzi. Taksóweczka. Nie, to nie pizza. Krzysiu by pizzę opierdolił, bo tylko cały czas mleko pije.